po weekendzie pod tytułem Piknik Rodzinny zapraszamy na kolejny weekend do biblioteki. Rozpoczynamy naszym projektem Cafe Wenecja. To będzie już druga edycja pomysłu odtworzenia klimatu Cafe Wenecja, Cafe Volley historycznej, która znajdowała się tutaj po drugiej stronie kładawki, a my dosłownie w tym prawie samym miejscu odtwarzamy klimat lat 50., 60. z muzyką i słowem oczywiście. To słowo będzie zawierało przede wszystkim historię XX wieku Gorzowa, naszego miasta, a przedstawi ją Cezary Żołoński. Do tego oczywiście będzie też świetna muzyka w wykonaniu Jarosława Pikuły i jego zespołu. A my z kolei zapraszamy na oranżatkę z tamtych czasów, na klimat, na rozmowy, które przypomną nam, co się w tych kawiarniach gorzowskich działo, a przypomnę, że jeszcze przed erą telewizyjną ludzie spędzali czas głównie właśnie ze sobą na podwórkach, tak jak w naszym patio, którym organizujemy również spotkania rodzinne w kawiarniach. W ramach tych właśnie Dni Dziedzictwa Europejskiego zaprosimy Państwa do obejrzenia rękopisów naszych pisarzy, twórców, poetów regionalnych, między innymi Jerzego Gąsiorka i innych, których prezentuję bardzo rzadko. No tutaj oczywiście takim punktem kulminacyjnym będzie pewnie będą jednak rękopisy Zdzisławy Weiss-Papuszy, które bardzo rzadko pokazujemy, które znajdują się w naszych zbiorach i będzie można je też obejrzeć w gablotach w holu. Zatem zapraszamy w sobotę od godziny 9 do godziny 15. Wystawa ta będzie czynna, w zasadzie jest to ekspozycja i będzie można sobie obejrzeć proces też twórczy, jak właśnie na przykład Papusza pisała. Natomiast w niedzielę zapraszamy na gry planszowe. 11 września od godziny 10 do 18 w sali numer 8 w budynku głównym Biblioteki Herberta odbędą się gry planszowe z inicjatywy klubu planszówkowego i oczywiście Biblioteki Herberta. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich i w każdym wieku. Serdecznie zapraszamy.